dynamicznie skończyłem odcinek, bo się wkurwiłem, a tu się nagle okazuje, że po prostu trzeba było zrobić ten pancerz psioniczny. No cóż, no trochę się zdenerwowałem, no nie ukrywam. No bo nie mówili wprost. Wymusili na mnie zrobienie tego kombinezonu. Ale was, skoro on też jest psioniczny... Chwila, ten pancerz tytan, on dodaje większą premię do zdrowia. Zatem, no, zostajesz z tytanem, ale was, ale etnicznik właśnie ma założony ten pancerz psioniczny. Dlaczego? No bo raz, że to zwiększa jej tam możliwości tam do woli i w ogóle. A dwa, że... to jest średni pancerz, zwiększa wolę o 30. I ona nosiła pancerz widmo, który daje też premię do zdrowia 6, więc wiecie, to wychodzi w sumie na to samo, tylko nie będzie mogła korzystać z tego widma, w sensie tego trybu ducha i chwytania, z czego i tak rzadko korzystała, więc żadna strata tak naprawdę. Okej, doge. Zatem teraz już możemy. Już czuję, że pod komentarzami mam takie: załóż ten pancerz, debilu! Załóż ten pancerz, to ty będziesz mógł! I proszę bardzo, już. Najwyższy czas. Kiedy ochotnik wejdzie do komory, nie będzie odwrotu. Przez cały czas nad tym... Mam nadzieję, że nie umrze. Potem raczej nie będziemy mogli wprowadzać żadnych modyfikacji. Boję się w chuj. Ja to zrobię. Jak stracę etnicznika, to ja się boję, co nie? Ono jest najlepszym snajperem, jaki... Dalszy rozwój zostanie wstrzymany. Trwające projekty badawcze i zadanie odlewni. Chwila. Czy ja coś produkuję jeszcze? Nie. Odlewnia coś? Nie. No dobra, no to myślę, że jestem gotowy. To chyba jest ostatni odcinek. W każdym większym zwycięstwie pojawiali się coraz potężniejsi obcy. Gdy zestrzeliliśmy ich pierwszy statek, zaczęli siać grozę. Oddziałami wroga kierował dowódca sektoidów, potężna istota posiadająca zdolności psioniczne. Po zdobyciu nadajnika Hiperfal wykryliśmy zamaskowany okręt. Na jego pokładzie znajdowało się źródło potężnej mocy. Gdy przechwyciliśmy tajemnicze urządzenie, którego obcy bronili, w naszą atmosferę wszedł olbrzymi okręt. Prawdopodobnie na jego pokładzie znajduje się istota o jeszcze większej mocy psionicznej. Ewolucja człowieka zaszła już tak daleko. Boję się, dokąd zaprowadzi nas kolejny krok. Jednak wróg nie pozostawił nam wyboru. Potrzebujemy nowej broni. Nareszcie tobie udało się to, czemu my nie podołaliśmy. I tyle? Ochotnik. Achievement get. Nawiąż kontakt z świadomością zbiorową. Zaatakuj statek świątynię. No ale tyle tylko! No really? Żołnierz już użył tego. Really? Tylko tyle? Zdolności psioniczne jakoś nie widzę, żeby były znacznie rozbudowane. No. No okej. Okay. No dobra, no. To lecimy! Atak na statek! Pojawił się statek świątynia, to nasza szansa. Już nie ma na co czekać. Atak! Wszyscy pułkownicy lecą! A przewodzi nimi etnicznik! Nasz najlepszy snajper, najlepszy psionik! Wiem, że miał być przyjaciel, ale... Ale was jednak leci. Ale was, no, jest psionikiem, to jednak daje mu... przewagę. I ma potężne działo. A, przyjaciel jednak też leci. Chwila. Nie. My potrzebujemy Ragbuffera. Chwila, tutaj kto się tam? To jest Smilten? Aha, to jest po prostu przyjaciel. Tak, zatem... Podsumujmy ich. Pułkownik Suang Alevas Shen.
Pułkownik Dimitri Ragbuffer Nowikow. Pułkownik Jiang Etnicznik Li Huan. Pułkownik Sara Scorpion Cats. Pułkownik Kong Milton Cheng. Oraz pułkownik Ivan Etheld Vargas. To jest drużyna XCOM niepowstrzymana. Wygrali tysiące bitew. Zabili setki obcych. Teraz ich czas nadszedł. Teraz czas na ostateczną walkę. Teraz czas na zakończenie tej serii. Rozpoczynamy misję. Let's do this. Lądownik dotarł na miejsce. Lecimy. Żadnej odprawy? Kurde, drapie mnie w gardle, zjadłem przed chwilą czekoladkę. Przepraszam. Nawet nie mam czym się napić. Dobra, chyba przeszło. Ale jestem podjarany! Słyszysz nasz głos, nowa istoto? Słuchaj zatem uważnie. Długo obserwowaliśmy i czekaliśmy. Tak wiele obiecujących obiektów, tak wiele niepowodzeń. A teraz, po przyjściu straszliwych prób, pojawia się nowa istota. Oni próbują indoktrynować, czy co? Co to jest? Szczelina, wywołanie niszczycielskiej burzy psionicznej. Nice. Ale to nie teraz. Okej, okay. Ciemno jak w... Nie powiem gdzie. Dobra, dawaj tu. Sektoid? Okej. Okay. Dawaj. Przynajmniej nie będą mogli się wspomagać. Kurde, ale ciemno tutaj. Nic nie widać prawie. Nie mamy tutaj naszego przyjaciela, który by tam, wiecie, strzelanie w biegu. Widzę kosmitę, atakuje. O, dowódca. Dobra, Ragbuffer. Kurde, czuję ciary. Czuję ciary, autentycznie czuję ciary. Nigdy nie doszedłem w tej grze tak daleko. Dobra. Milton, czy stąd będziesz mógł kogoś ustrzelić? Nie. Dobra, to tu się ustaw. Ale was. Pole telekinetyczne. Pole ochronne. W sumie dobre by było, tylko sprint musisz zrobić. Sprint, tu. Okej. Okay. Etheld. Tu. O, dowiadujemy się coraz więcej. Dobra. Rakuś. Take them down. Myślałem, że jebniesz go tak rasa porządnie, no ale... Tyś. Jebnie go kto inny. Niejaki Milton. O. Nie wiem, ile tu będzie obcych, pewnie... Pewnie od chuja.
Wiesz co, Milton, no po to masz pistolet, żeby z niego korzystać, no to... Serio, dwójka? Really? Really? Really, nigga? Really? Dobra. Ale was, tu. Take them. Jeszcze przejmij nad kimś kontrolę i tyle będzie. Skorpion. Destroy. Edheld. Kurwa. Przepraszam, że klnęłam, ale... Jakby nie mogło to jedno więcej... Pole o jedno więcej... Ruszyć się o jedno pole więcej. O! O to mi chodziło. Milton... Aha, ty się ruszyłeś. To. Znaczy, wykonałeś swoją... turę. Etnicznik, widzisz tam kogoś? Nie widzisz nikogo. A tutaj bez sensu, bo nie będziesz miała osłony. No to... koniec tury. Pewnie im dalej będziemy iść, tym potężniejsi będą wrogowie. Tak żebyśmy sobie przypomnieli, z kim musieliśmy walczyć. Kolejna próba, tym razem na wigoru. To obiekty, każdy z nich z wyraźną słabością. Złączone razem z nadzieją na pozyskanie symbiotycznej siły. Ta nowa moc pozwoliła jednak jakiejkolwiek wyższej myśli, jakiegokolwiek zrozumienia. Kolejna bez. Okej. Bezużyteczna próba. No nie wiem, czy zrobienie machiny, która zabije wszystko, to bezużyteczna próba, no ale ja nie jestem kosmitą, nie mogę się wypowiadać, co nie? Dobra, na początku trzeba zabić te droidki. Jezus, ale je jebło. Dobra, drugi strzał. Jak jest, strzelisz tak samo, to zabijesz jednym strzałem, dokładnie. Wow. Etnicznik. Tam możesz po prostu jebnąć raz, a on pewnie się złoży. No, prawie. Tam chyba nie ma tego droidka, albo ja jestem ślepy. I to jest możliwe. Nieważne. Padł. Od razu. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie ten mały droidek polazł. Dawaj, Ragbuffer, tu. Kurde, ale czuję ciary. To takie, wiecie... Takie straszne ciary. Warta. Milton, podejdź tu. Jesteś snajperem. Ty potrzebujesz wysokiej pozycji. Warto, Milton, warto. Ale was tu. Ale was zawsze będzie ten drugi. Ale to etnicznik jest wybrańcem. Nieśmieszne. Dobra, Skorpion, dawaj tu. Ragbuffer. Tu. I Warta. Milton, dawaj tu. Jak już idziemy, to tam kogoś widziałeś? Czy mi się wydawało? A mi się wydawało. Dobra. Ale was tu. Tam widzę już windę. Edhels tu. Na krzyżaka. A teraz mnie nos zaczął swędzić. Goddammit! Dobra, tu. O! A, tu jest jeszcze ten sektoid. Pudło. Zapomniałem o tych sektoidach. Że tutaj się pojawiły. Tak autentycznie. O. Pomagają się psionicznie. Tego nie potrafimy. Chyba. No, szczyloj w
Etniczniko. Pudło. Dobra. Rag buffer. A, możesz stąd go zestrzelić. Take them down. I dwa padły. Dobra. Milton. O, będzie... Nie, to za ryzykowne. Jesteś snajper, ty musisz być... Fakt, że Milton jest takim snajperem szturmującym. To jednak nie usprawiedliwia go, żeby... No, nie był mądry. Tutaj Edhard. O, znowu kolejna próba. Coś powiesz? Wysoka inteligencjo. Wysoka inteligencja nic nie mówi. Szkoda. 100% na trafienie. Nie trzeba mnie bardziej przekonywać, żeby kogoś zastrzelić. Podwójny strzał. Jeździec apokalipsy. Osiągnięcie. 500 obcych zastrzeliłem w czasie całej rozgrywki. Dobra. Ale was. Tu. Dobrze, widzisz. 75, 55. Dawaj. Take them down. Game on. Jakby to powiedział Kwas. Skorpion. Tutaj już możesz tylko sprintem. Tutaj już możesz tylko sprintem. Zabrzmiało to grozi. Tutaj nic nie możesz z nim zrobić, że... No to dawaj tu. Pewnie oberwiesz. No ale cóż. A, tu jest jeszcze jeden misiaczek. Dobra, tu mamy dwóch misiaczków. Warta. Ta muzyczka taka spokojna. Jakby w ogóle nic się nie działo. Przygwożdżenie. Dobra. Nie widzisz tego dolnego? Spoko. Załatw tego, co ma warte. Dobra. Padł. Skorpion. Masz przygwożdżenie. Ale was. Aha, ale was widzi tylko tego. To chwila. Edhelt. Zestrzel tego. A przynajmniej spróbuj. Pudło. Ale masz jeszcze jeden strzał na poprawę. Tak wsądziłem. Dobra, zestrzel go. Wiem, że masz karę do celności, ale się udało. Rag buffer. Tu. Widzisz tego gnojka? Możesz go zestrzelić? 70%. Dobrze. Mamy sztywnego. Heh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 e. That was 300. Dobra, ale was. Dawaj tu. Nie wbiegaj w tę windę. Znaczy nie zatrzymuj się na tej windzie, bo cię jeszcze w dół zniesie. No, dokładnie. Bez celu, bez zrozumienia, umieją się tylko rozmnażać i umierać. Przy okazji zabić innych. Fakt, to co powiedział, to jest jak najbardziej prawda. Oni są najniebezpieczniejszymi łowcami. Podpisuję to obiema rękami. Dobra. Ten bliżej jest bardziej niebezpieczny, bo jest bliżej. Dobra. Kaput. Rag buffer. O, 100%. Nie, no, ale mogłeś już tam go dobić. Sią. Edhelt. Destroy this. Ale Edhelt. Nie świecą jeszcze pustkami. Take them down.
No. Dobrze. Milton. Możesz go zdjąć 100% celności. Dobrze, masz scope'a. Chociaż sobie mogłeś go z pistoletu. Brzmi to bardzo pięknie. Można powiedzieć, że się wzruszyłem. Nie. Dobrze powiedział. Będzie się działo. Dobra, etnicznik. Tu. Ależ, kurde, masz połowę magazynka. Mogłabyś tam później. Ale dobra, nieważne. Skorpion. Rack buffer. Wspomagasz się ze skorpionem. Milton to Alevas. Milton to Alevas. Czorno widzę. Jak się tutaj przejdzie, to lepiej tu. Dobra. Edheld, to ty. Tu musisz przejść tu. Przynajmniej trochę przejdzie się i przeładować. I Milton. No Milton to snajper, to raczej nie muszę mówić, gdzie on musi iść. Z tyłu. I warto sobie puścić. Kurde, ale jacy oni są potężni, oni mogą przezywać te istoty i nawet roboty. Wolą po prostu. Dobra, ale was. No i czorno to widzę. Warta. I czekaj na... O, skorpiona. I... Ty też przeładuj. Gotowa do akcji. I dobra. Milton tutaj za osłonę. Warta. Ja się boję tych drzwi. A nie, to nie są drzwi, to jest jakiś tam... coś. Rack buffer. Nawet nie widzę, co to. Za czym on się kryje? Nie wiem, za niewidzialną ścianą? Przeładuj. Świeże pestki w magazynku. Edheld. A, to jest taki korytarz jeden na jeden. No ok. Aha, czyli oni poszukiwali istoty doskonałej. W sensie, która umiałaby korzystać z mocy psionicznych. I przy okazji by była dobra fizycznie. No dobra, no rozumiem, no. Dajcie mi tu następną jednostkę. Tab. Tu, Edheld. Aha, nie widzisz. Dawaj tu, ale was. Zestrzel to coś. Co? Cholera pudło. No, cholera pudło. To taka cholera, taka dość ostra. O, fajnie. Dawaj tu, skorpion. Take them down. Okej, rock buffer. Jezus, zapomniałem mu zabrać miotacza łukowego. God damn it. Dobra. Biegamy sprintem. Dobra, tu. I rock buffer tu. Coś czuję, że on
będzie pluć tym chmarą gazu, tego czegoś czy coś. Warta. Jetnicznik, no nie możesz warty, zatem koniec tury. Będzie pluć. O, a może go zestrzeli. I tak chmura się pojawiła. Dobra. Zatem Edheld, dawaj tu. Chmura nie robi na nim różnicy? Czy wrażenia? Okej. Rozumiem. Rak bufferku. Tu, w chmurę właś. Albo nie nawet. 93%, no raczej trafi. Mam. Okej. Milteneu, take cover his. Alewaseł, podbiegaj do teł. Okej. Znicznik. Tu. No. Musiała tam być. Musiała przejść. Sam środek tam przejść. Jezus. Nie ma tutaj lepszego covera. Co znajdziemy za tymi drzwiami? Zatrucie chyba nie jest stałe, bo kurwiłbym się. Teraz chmura sobie zeszła. Dobra, Edheld, wbijaj. Jak się przed nimi, on ostatnie zdanie powiedział? Czy mi już jebło na uszy? Dobra, ale was, dawaj tu. I zestrzel tego. Tylko tak zestrzel. Dobrze. Etnicznik. O, tu. Mam nadzieję, że to zatrucie to nie jest trwałe. Dobra. Skorpion tu. 43%. Mało, bo mało, ale może. I się udało. Tam było ich dwóch, o ile pamiętam. Rak bufferku. No, sprintuj tu. Milten. Dawaj tu. Wszyscy w jedno miejsce. Berserker, który mi nie rozpierdala procesora? Co się dzieje? Kogo strzelisz? Miltena! A nie. Kto tam jest? Rak buffer! Dobra. Kontrola umysłu. A może po prostu strzał? Albo nie. Milton, take them down. Dobra. Ale was. Paniki to w nim nie wywołuj. Możesz drugi strzał? Możesz. Ale to musi strzelić teraz kto inny. Na przykład taki skorpion, tak żeby ta góra mięcha poszła do niego. O. On jest bardzo głupi. Idzie za tym, kto go jebnął. Dobra. Edheld. Edheld, wylecz rak buffera. No, dokładnie.
Po kilku turach. Albo teraz za pomocą apteczki. Nie no, teraz za pomocą apteczki by było marnotrawienie apteczki. Warto. Warto. Nic się nie pojawia? Nic. No to skorpion. Tu. Idziemy wszyscy jednym korytarzem. Nie ma zmiłu. Dobra. Milton. O, Milton, podejdź tu. To jest dobra pozycja do snajpera. Kurwa. No, z jednym już mamy problemy, a jak dwa, no to... A może ta burza psioniczna coś mu zrobi, chociaż to działa raczej na... raczej... No wiecie, no. Dobra, koniec który. Ale na serio, wystarczyłby jeden, naprawdę, zdecydowanie. Mam nadzieję, że one mają jakieś buffy. Nerfy, znaczy się, nie buffy, broń Boże. Kurwa. No, a ten drugi teraz mu jebnie. Co? No, no way. Okej. Ta burza psioniczna. Zapiszę może. To będzie dobry pomysł. Ta burza psioniczna coś im zrobi? Aha, nie możesz. No, w sumie nie dziwię się. Nadchodzi nowa istota, szmaty. Dawaj, sprint tu. A nóż coś widzisz, kolesia. Ale nic nie możesz zrobić. Sprint tu. Dobra. Zainteresowali się nią. Brak dostępnych celów. Rack buffer. Really? Rack buffer. Really? Dobra. Milton, no... Ciężki wybór. On już w niego celuje. Ma na niego wartę czy coś. Ale jeden naprawdę wystarczyłby, żeby zrozumieć, że to był nieudany projekt czy coś. Po co nagle 15? Szkoda. My rozumiemy aluzję, że coś jest nieudane. Chwila, to pole dla ochronnego dla sojuszników. Ale to jest chyba tylko przeciwko tym. Przeciwko siłom psionicznym. To wątpię. Kurwa, no nie. Dobra, zestrzelmy jednego. O, ten to... No, to mi się podobało. Oby tak dalej. Ała. Co, teraz z Miltena. Jak trafisz, to cię kurwo zabije. Dobra, Rack Buffer musi do niego dobiec. Okay.
No ale one mają podwójne serie, no to jest zbyt OP. Bez przesady. Już naprawdę. Ile on ma życia? Za dużo. Destroy him. 100% na trafienie. Eno, to jest headshot? To miał być headshot? Odnawia się. No to dawaj. Dycha. No dawaj. Dobra, jebnął. Jeden. Ragbuffer, biegnij tutaj do Miltena. Musisz go uratować. Dawaj, Alevas. Resztki twojej amunicji, ale wykorzystaj. No kurwa, Alevas! Za mało amunicji. No i chuj. No i cześć. No przeładuj. No. Na mi tyle. Boję się, że nie trafi. A to uczucie jest takie, wiecie, bliskie mi. W tym Edheld, no, nie żebym ci nie ufał czy coś, ale tak przynajmniej mam pewność. Co tam się pojawiło? Ale teraz mówią o nas, czy o kim? Bo straciłem wątek. Nowa rasa. Jaka jest nowa rasa? Spotkaliśmy jeszcze inną rasę? I don't think so. Okej. Dobra. Podbiegnij do tego. Edheld. Te dwa droidy były bardzo niebezpieczne. Z jednym już mamy problem, a co dopiero z dwoma. Dobra, etnicznik, dawaj tu. Przeładuj. No. Co to? Halo, co to? A, elitarny muton. Kurwa. Na szczęście ich dwóch się pojawiło. Nie no! Uff. Uff, na szczęście. Dobra. Take them. Podwójny strzał. Nie wiem, czy jego trafisz, bo masz mniejsze szanse, ale spróbuj. No, trafił. Ła. Dobra. Dobi. Odstrzelony. No i fajnie. Ragbuffer, wiesz co... Nie wiem, czy Milton... No dobra, chwileczko. Do końca. Przestań mi tu być. Stracił dwie apteczki na niego. Dobra. To była ostatnia dwójka, więc... Może sobie pozwolić bez osłony latać. Ale was? Po tej stronie tego czegoś. Edheld. Tu. Dobra. Teraz Skorpion i Ragbuffer muszą się w jednym punkcie znaleźć. Z prozaicznego powodu, no Skorpion wymaga opieki medycznej. Takiej polowej, bo polowej, ale. Ragbuffer. No, spotkajcie się tak tu. Nic na was nie wyskoczy, bo tam tylko dwóch się ich zrespiło.
A w następnej turze przynajmniej będziecie mogli coś się wyleczyć. No. Warta. Tutaj też warta. Warta. Skorpion. To jest test. Cały ten statek to jest test. Czy my jesteśmy gotowi? Wyleczenie rany. Do wesela się zagoi. Została nam ostatnia apteczka u Ragbuffera. Źle. Bardzo źle. Dobra, mam nadzieję, że nic nam nas nie zastrzeli. Na szczęście. Ale was... Tu. Zabezpieczyć pozycję. Etnicznik. Tu. Kurde, tak... Mrocznie. Mrocznie, bardzo mrocznie. Skorpion... No, maksymalnie. Jak tylko się da. Przecież mogłabyś przeładować plazmę. Nieważne. Dawaj, Milton. Obrywałeś mocno, ale dasz radę. Silny jesteś. Dobrze, że mieliśmy Ragbuffera, widzicie? Bo tylko on ma taką umiejętność. W sensie z tych żołnierzy wsparcia, bo on jest naszym najlepszym żołnierzem wsparcia, jednym z dwóch. Gdzie właśnie ma taką możliwość. Że reanimacja, ale jeszcze nie czeka na koniec misji, tylko od razu wstaje. To jest fajne. Dobra, etnicznik ty tutaj zostajesz. Edheld tu. O, widzę ocean. Chyba zbliżamy się do końca. Dobra, warta. Tak, i warta. Też warta. Skorpion. Skorpion, podejdź tu. I przeładuj swojego gnata. Broń gotowa. Teraz Milton. Milton to snajper, ty się już nie wychylaj, bo znowu oberwiesz. Milton tak naprawdę ma drugie życie. Ragbuffer nie powinien tak daleko wybiegać. Tu. Wszystko jest ciemne, czarne, nieprzyjemne. Okej. Okay. Ragbuffer, teraz to możesz. Teraz zezwalam. Jak już wiemy, co tam zwyczaj. Chyba zbliżamy się do mostka. Chyba. Nie wiem. Nie wiem, czy to będzie ostatni odcinek. Chyba tak. Skoro już mam te 40 minut, to już chyba dokończę. Edheld. Nie zostawię was z cliffhangerem. Chyba. Dawaj tu, etnicznik. Mam nadzieję, że nic nam nie wyskoczy. Z boków. Chociaż tutaj na górę można podejść, bo to jest pozycja snajperska. Nic. Pusto. Jest Milton, tu jest Milton. Ale, ale, ale. Tu. Trzymamy się razem. No, w sensie snajperzy. Albo wiecie co, przejdźmy się tą górą. Tutaj widzę, że można zejść. No trzymajmy się góry. Sądzę, że to dobry plan. O, eteryczny. Czy to ten głównodowodzący? Bądź świadkiem największej porażki eterycznych. Nie udało się zjąć na wyżyny, do jakich aspirowali. Na serio? Dźwignąć przygotowanie.
na to, co będzie dalej. A co będzie dalej? Łowy się kończą. O chuj. Niebo szły na marne. Były koniecznością, gdyż nasza forma... Tutaj chyba miał się pojawić eteryczny. Panikował. Oflankowali mnie. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Dobra. 55. Tak. Kurwa. Ed Held. No. Skorpion. Tu. Możesz tego eterycznego, ale on i tak cię jebnie z powrotem. Dobrze by było, jakbyśmy przejęli kontrolę. O, trzech eterycznych. Fuck. Nie, nie przejmuj kontroli, nawet o tym nie myśl. Kurwa! Teraz albo musimy... Wszystko jest pod kontrolą. Podchodzę z boku! Próbują nas oskrzydlić! Nie. No... Wlazł mi do... Jestem... Nic mi nie jest. Wszystko pod kontrolą. Nie. Rack buffer! Nie tego. Tego! Wiem, że go nie zastrzelisz. Ale nie o to mi chodziło, że go nie zastrzelisz! Pole telekinetyczne. Mam nadzieję, że to pomoże. Nic nam nie zagrozi. Cóż, mogłem to użyć wcześniej, co prawda. 35. Rakieta. Tam jest ten eteryczny. A nóż go trafimy? Nie no, jak dwóch mi przejęli, no ja nie widzę tutaj dobrego. Czy to coś da? No oby dało. Co to zrobiło? Kurwa! Pudło, na szczęście. Ale tutaj no... Ale z bliskiej odległości karabiny są niezbyt celne! No i jak chuj! Rack buffer! Nie. Tak, tego! Zastrzel tego! Dobrze. Ta szczelina była taka se. Dobra, ale was. Jebnij. Proszę cię. Dobrze. Nie tego. Kurde. To dawaj w to coś. Kurwa! Straciliśmy dwóch! Do jasnej pały! Przeładuj. Etnicznik. Nie tu. Ani nie tu. Dobra, headshot tutaj nie jest wymagany. Proszę cię, zabij go! Potrzebujemy Miltena! Nie! Podwójny strzał! Wykorzystaj to!
Proszę cię! Proszę, trzymam kciuki! Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, niepotrzebna. Nie, nie jest potrzebna. Człowiekiem! Nie mówcie, że gra się skraszowała. Ja pierdolę! Ale będzie tam jakiś autozapis. Musi być. Nie no, musi być. Chwila, 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 chwila. Ja tego tak nie zostawię. Proszę to włączyć. Ja się tak łatwo nie poddam. Co to? To jakieś patche się pobierają, czy co to to jest? Chwila, poczekajcie sekundę. Proszę się włączyć, głupia gro. Się crashuje, crashuje się. Pierwszy raz gra się skraszowała. Już się spociłem. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś autozapis. Jest. Autozapis jest zawsze, jak się kończy tura. Tego tak zauważyłem. Dobra, jak to wygląda? Kurwa! No ale, no dobra. Ragbuffer ma szansę zastrzelić. Dobrze, dobrze. Czy nie zastrzelił, no ale chociaż coś zrobił. Edheld, tu, żebyś nie był wystawiony tak bardzo na ostrzał. Nie, nie tu. Tego. Dobra, padł. Moje ładownice świecą buskami. Nie, nie tu, nie tu, nie tu. Tu, ale trafcie, trafże, etnicznik, traf. Kurwa. Podwójny strzał. Tego. Traf, 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 traf. Dobrze. No to już słyszeliśmy. Nie, nie, nie jest potrzebna. Nie, zdecydowanie nie. Człowiekiem! Obrońcą ludzkości! O, tam kogoś jeszcze trafiliśmy. Chyba tego drugiego eterycznego. Nie powiem, żebym się nim zbytnio przejmował. Dawaj tu, Milten. Nikogo nie widzisz. Ajajaj. Ajajajajaj. Drugi strzał, drugie pudło. Prawdziwie jest ona wybrańcem. Oho. Kogo przejmiesz? Nawet się nie waż! Zagnuj! To zagnuj! A może go wyleczył nawet? Już kolejna dwójka! Fuck! Nie, tutaj to nie. Tu. Kurwa. Dobra, natchnienie psi, może... Chwila. Milten, tu podejdź. Etnicznik teraz użyje natchnienia. Ani kroku w tył. Ani kroku w tył. Ragwaferku, podejdź tu. Masz dodatkową siłę do woli. Nie, nie w tego. Chwila. Który kontroluje kogo? Dobra, nieważne, każdy kogoś kontroluje. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Ale was, ale was, ale was, ale was. Ale was, ale was. Ale was. Tu.
Dobra. Padł. Kolejny. Teraz Milton. Milton, masz bonusy do celności jeszcze ze scope'a. Proszę cię. Dobrze. Oho. O nie, 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 nie. Co się dzieje do cholery? Ten okręt zachowuje się zupełnie jak umierająca gwiazda. Zmieniająca się w czarną dziurę. Przy takiej odległości Ziemia zostanie pochłonięta. Centrala, wynoszę się. Ładunek nie dotarł na pokład. Nie dało się dłużej czekać, sir. Sir, statek obcych jest w ruchu. W którą stronę? W którą stronę? W górę. Koniec! Koniec, moi drodzy, koniec! Koniec XCOM-a. Ja pierdolę, ale to było wspaniałe! Wspaniała seria! Bawiłem się przy niej świetnie. Zero przegranych bitew. No dobra, była jedna, ale ją wczytałem i było wszystko w porządku. Całkowity wynik 4194. Nie wiem, co to jest. Dzień do zwycięstwa. 301 dni! 301 dni uratowaliśmy Ziemię, niecały rok! Niecały rok przeszliśmy z ery broni palnej i statycznego, tego co my znamy, do broni psionicznej, plazmowej i myśliwców z napędem antymaterii. W niecały rok! Zmieniliśmy cały arsenał, tak naprawdę, cały arsenał ludzkości. Wygraliśmy łącznie 41 bitew. Zabiliśmy ponad 413 obcych. Chociaż nie, było więcej, bo mi achievement wleciał, więc na pewno było no 500 minimum. Poległo niestety tylko 4, albo aż 4. Pamiętamy o nich, nigdy o nich nie zapomnimy. Jedu, Trot. Pamiętamy o was. Kraje wspierające 9 krajów ostatecznie wywalczyło wolność dla Ziemi. Dwóch spierdoliło. Argentyna i Nigeria. Dni do oczyszczenia bazy obcych. No, w jedną trzecią roku odkryliśmy bazę obcych. I w 2/3 roku powstrzymaliśmy inwazję. Dni do zdobycia urządzeń eterycznych. No, 2/3, tak. Dobra, trochę więcej. To już takie 4/5 albo nawet więcej. Dni do znalezienia żołnierza psionika, tego samego dnia. Następne.
stoczone bitwy 41, wygrane 41, wszystkie tak, zabici obcy to już widzieliśmy. Średnia celność strzałów, 66% celnych strzałów. No to... Ragbuffer w pewnej pamiętnej misji, jak jeszcze nie był ragbufferem, zaniżył trochę średnią. Średnie obrażenia na jeden strzał, 7. Średnia tur w bitwie, dyszka. Zabici jednym strzałem, 241 obcych zabitych jednym strzałem. Gdzie zabiliśmy obcych ponad 400, czyli połowa obcych została zdjęta jednym strzałem. Coś czuję, że większość zrobiło etnicznik. Zgon od jednego strzału, 0. Obcy zabici ładunkami wybuchowymi, 45. Wynajętych żołnierzy, no 10. Kupiono ulepszenie szkoły oficerskiej, 7. Wszystkie, tak. Dni do pierwszego awansu do pułkownika, 100 dni. Czyli 1/3 gry. Dni spędzone w szpitalu, więcej niż w ogóle graliśmy, tak? Żołnierze psionicy, 2. Zestrzelone UFO, 4. Stracone interceptory. Dało się stracić interceptor? Zamówione interceptory, no 1. No Firestormy tylko 1, znaczy 2. Przerwane przechwycenia, 4. No, bo wtedy mieliśmy braki w Elerium i w tych materiałach. To wtedy pamiętam, że nie mogliśmy nic zrobić przez... No, tak z 2 miesiące byliśmy uziemieni. Następnie, naukowców mieliśmy 80, zbudowaliśmy 2 laboratoria. Wynaleźliśmy łącznie 48 technologii. Średnie dni na każdą technologię 2. Schwytane gatunki obcych 6. Techników mieliśmy 73. Mało brakowało, abyśmy zdobyli achievementa. Zbudowane warsztaty 1. Zbudowany sprzęt 89. Niski poziom trudności, no ale to i tak nie było łatwe, prawda? Zbudowane instalacje 17. Premier zaświęcenia 3. Projekty zlewni 4. Suma zarobionych kredytów 14 tysięcy. Wydane 12. Zdobyte Elerium 700. Wykorzystane też 700. Zdobyte metali obcych 1700. Wydane tutaj, tak, fajnie, ładnie. Dni do drugiego satelity 5. Trzeci satelity, fajnie. I co? Napisy końcowe? Tak. Zatem bawiłem się przy tej grze niesamowicie. Polecam każdemu, żeby w nią sobie pograł. Niesamowicie. Pierwszy raz tę grę przeszedłem. Jak podchodziłem do tej gry 3 razy. Pierwszy raz skończyłem po tygodniu, potem wszedł Wiedźmin i zacząłem grać Wiedźmina i zapomniałem o XCOMie. Drugi raz doszedłem do fazy... jak to było? Tej bazy obcych. Myślałem, że to już końcówka, no ale się pomyliłem, tak? Naprawdę bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że cała seria wam się podobała. Piszcie w komentarzach, co podobało wam się najwięcej. Ja pod koniec już zaczynałem płakać, naprawdę. Jak widziałem poświęcenie etnicznika, że poświęcił siebie dla całej ziemi, dla całego zespołu. To było piękne, to było piękne. Łzy miałem w oczach, naprawdę. A nie często płaczę, wzruszyłem się po prostu, to było piękne. I ten głos, no, ci bohaterowie, no, nie krzyczą, tak, w cutscenkach, oni tam krzyczą tylko jak dostaną, czy coś. I to jazda, tak, zabierajcie się stąd, ja was uratuję. Wybraniec, etnicznik, wybraniec, tak. I cóż, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnych seriach. Ja pewnie jestem gdzieś w Karpaczu. I patrzę na wszystko, zatem... Kurde, poczułem się jak Bóg teraz. Naprawdę bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych seriach. Prawdopodobnie to będzie Rimworld. Zatem trzymajcie się, cześć.